Witajcie, kochani, bardzo serdecznie Was witam oczywiście w nowym vlogu. Dawno, kochani, u mnie nie było śniadania, tak, i nadrabiamy. Ostatnio naprawdę nie miałam czasu, żeby usiąść tak normalnie i zjeść na spokojnie śniadanie, ale dzisiaj mam taką możliwość i oczywiście jak najbardziej z tego korzystam. Dzisiaj, kochani, na śniadanie została mi bułka. Jak wiecie dobrze, u mnie w domu jedzenia się nie wyrzuca, bo wiadomo, to są pieniądze, jakby nie patrzeć. I no, ja jestem taką osobą, która zwraca uwagę na to, żeby no, nie lądowało nic w koszu. Oczywiście nie zawsze to się udaje, ale staram się. I z tego względu jakiś czas temu kupowałam bułkę w Lidlu, taką podłużną, i zostało mi. U mnie naprawdę jest problem z tym pieczywem, bo albo kupię za dużo, albo kupię za mało. Staram się mrozić, ale nie zawsze to mi wychodzi tak jak trzeba. No ale dobra. Została mi bułka i stwierdziłam, że zrobię w jajku, do tego miks sałat, pomidorki i naprawdę świetne śniadanie. Więcej mi naprawdę nie potrzeba. Bardzo fajne mam podkładki. Zobaczcie. Dostałam od Pawła jakiś czas temu no stwierdziłam, że fajnie będą mi tutaj pasować do tego brusu. Tutaj mam dwie i w salonie mam dwie. No ale dobra, kochani, czas na śniadanko. Ja bardzo lubię chleb w jajku, bułkę w jajku. Dla mnie to jest bardzo sycące. Nie lubię słodkich śniadań. Uwierzcie mi, że takim słodkim śniadaniem w życiu bym się nie najadła. Naprawdę. No dobra, kochani, zabieramy się za jedzenie. Wracam do Was już po śniadaniu. I witajcie, kochani, po tej stronie kamery. Witam Was oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Coś kupiłam tutaj do sypialni, już sobie wcześniej, i coś dla siebie oczywiście. Oczywiście o sobie nie mogłam zapomnieć. Kupiłam sobie nowe perfumy. Za chwileczkę Wam oczywiście te perfumy pokażę, natomiast teraz pokażę Wam, co kupiłam ogólnie do domu, ogólnie do sypialni. Kupiłam bardzo, bardzo spodobała mi się ta pościel, naprawdę. Przechodziłam, w ogóle nie zamierzałam jej w ogóle kupować. Nie miałam w planach, ale przechodziłam po prostu obok wystawy i tak mi się spodobała. Ja nie lubię pstrokatych, wzorzystych pościeli. Ja lubię takie, wiecie, klasyczne, najlepiej to z małą ilością elementów, kolorów. I tak mi się spodobała ta pościel, że mówię, kurczę, mówię, no muszę ją mieć. I kupiłam takie groszki jasno-niebieskie. Bardzo, bardzo ładna i jest to oczywiście bawełna 100%. Jest to polska pościel, akurat produkowana niedaleko mnie, czyli w Radomiu. Zapłaciłam 99 zł. Tutaj jest nawet podana strona, także jeżeli Was... No powiem Wam, że jak ją wyjmowałam, to bardzo, bardzo przyjemna w dotyku. Taka rzeczywiście, ja uwielbiam taką pościel, lubię pod taką pościelą spać, wysypiam się i jeżeli uda mi się ją dzisiaj wysuszyć, bo oczywiście wrzucę ją zaraz do prania, jeżeli uda mi się ją wysuszyć, to dzisiaj jeszcze ją założę i na 100% się wyśpię pod taką świeżą, pachnącą pościelą. A jeżeli chodzi o stronę, bo ja na pewno na tą stronę zajrzę, www.ekstrapościel.com, także no jestem bardzo ciekawa, jakie mają jeszcze wzory. Jeżeli bym trafiła na taką samą, tylko w kremowe, beżowe czy brązowe kropki, to też bym sobie wzięła. No tak mi się spodobała ta pościel, że kiedyś to bardziej lubiłam w jakieś tam kwiaty, jakieś tam wzory. Mam chyba jeszcze pościel z jakimś lwem chyba. Nie używam tej pościeli, bo po prostu jej nie lubię, ale jest. No w każdym razie jakieś tam kwiaty, babcia bardzo dużo mi dała, pamiętam.
Jeszcze jak żyła, to właśnie dostałam od niej i pościel, jakieś tam ręczniki, niektóre rzeczy mam do tej pory, jakieś serwetki, które sama wyszywała. Też to wszystko mam w szufladzie. Może kiedyś wam pokażę, jak będę miała chwilę. No powiem wam, że kurczę, no ja uwielbiam takie rzeczy do domu. Mnie naprawdę cieszy każdy jeden zakup, czy to jest droższa rzecz, czy to jest tańsza rzecz. Ja lubię takie pierdoły, lubię zmieniać, lubię. No po prostu, no ja taka jestem i nic na to nie poradzę. No po prostu uwielbiam. Czy ta rzecz by kosztowała 100 zł, czy 5 zł, dla mnie, no mi akurat to sprawia ogromną przyjemność. Także to do domu, a dla mnie perfumy. Ja wiem, że co jakiś czas, ja zdaję sobie sprawę, że co jakiś czas kupuję jakieś nowe, ale ja uwielbiam zapachy. Ja no po prostu, jak coś mi się spodoba, a mam kasę, to no nie mogę się powstrzymać. Ja te perfumy widziałam już jakiś czas temu, to znaczy widziałam, zwróciłam na nie uwagę jakiś czas temu, spodobały mi się, ale że były w normalnej cenie, no to stwierdziłam, że a może jeszcze troszeczkę zaczekam. No szkoda, szkoda wydawać pełnej kwoty, płacić pełną kwotę, jak no, jest taka szansa, że będzie promocja. I doczekałam się zamiast, dokładnie wam ceny nie powiem, zamiast 180 zapłaciłam chyba 120 czy 130 jakoś tak. No w każdym razie jakakolwiek obniżka sprawia mi ogromną przyjemność. Są to perfumy Banderasa, Antonio Banderas. No dla mnie rewelacja. Przepiękny zapach. Nie każdemu mogą się podobać, no bo wiadomo, że każdy z nas lubi inne zapachy. No po prostu, no dla mnie świetne. Były jeszcze jedne takie troszeczkę ciemniejsze i tak długo się zastanawiałam, czy wziąć te, czy tamte. No i w końcu zdecydowałam się jednak na te. Jeżeli chodzi o ceny, kwoty, to jak wiecie dobrze, dla mnie najważniejszy jest zapach. I czy te perfumy będą kosztować 200 czy 20 zł, to naprawdę, chociaż niektórym osobom to przeszkadza, kiedy dostałam taki komentarz, że pokazywałam jakieś tam perfumy czy jakiś zapach za 16 zł z Rossmana. Mówię, Boże, kochany, niektórzy na chleb nie mają, a tutaj nie, no po prostu. Piękne, piękne. W ogóle ta buteleczka taka słodziutka, taka cukierkowa. I te perfumy mi się tak też kojarzą z taką watą cukrową, z taką słodyczą, takimi cukierkami. No po prostu, no dla mnie w sam raz zapachy na teraz, na lato, na jakieś tam wakacyjne, ciepłe dni. Także jestem naprawdę bardzo zadowolona z zakupu i ogromnie się z tego cieszę. Siadam sobie na momencik. No powiem wam, że dzisiaj pogoda jest przepiękna. Paweł poszedł kosić. Możecie nawet słyszeć. Wstawiłam makaron. Robię obiad. No mam taką chwilę po prostu, żeby sobie na chwilę usiąść i dzisiaj robimy łazanki. Dawno nie robiłam. Takie z młodej kapusty, z kiełbaską. Tak patrzę, zaglądam, wyglądam, ale chyba z drugiej strony jest już. Ponieważ dzisiejszy dzień jest taki zakupowy, czyli kupuję dzisiaj produkty żywnościowe, zakupy, takie wiecie, do. No i tak, sałata, bo planuję zrobić coś fajnego dzisiaj na kolację. Pieczywko. Jestem, kochani, już w domku, wróciłam. Zakupy zrobione, jak widzicie, nie ma tego wiele. Może pod koniec tygodnia jeszcze zrobię takie większe, no zobaczę. Zobaczę w ogóle, jakie będą promocje. Natomiast na tą chwilę to potrzebowałam skrzydełka.
bo będę robić takie w panierce, w cieście. Przepis macie na tym drugim kanale. Naprawdę one są bardzo dobre. Bułeczki. W ogóle to mam ochotę na, zaraz nawet sobie zrobię, bo mam ochotę na taką bułeczkę z masełkiem, z sałatą i z wędliną. Wędlinę kupiłam, sałatę kupiłam, także to wszystko mam. I kupiłam jeszcze olej, bo była, w ogóle to nie mam, skończył mi się więcej, tak bym musiała kupić, ale była fajna promocja, bo jeden za złotówkę, także tym bardziej dla mnie fajnie. No i tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy, więcej na tą chwilę nie potrzebuję. Skrzydełka to nawet zaraz sobie wrzucę do zamrażalnika, bo dzisiaj wiadomo, że nie będę tego robić. A reszta, no to za chwilę. Najważniejsze, żeby te skrzydełka wrzucić, bo żeby one też po prostu tutaj nie stały. No, zrobiłam sobie, powiem Wam, że na tą chwilę to nic mi więcej naprawdę nie potrzeba. Tak skoszonej działki, to uwierzcie mi, że ja nie miałam nigdy. I przychodzili, jeden chłopak przychodził mi kosić, drugi przychodził mi kosić. Uwierzcie mi, że naprawdę, to jak patrzę teraz, dawno nie miałam tak fajnie skoszonej działki. No. Jadę, kochani, na zakupy. Tak sobie pomyślałam. Ja wiem, że dzisiaj byłam już na jednych i taka jest prawda, że mogłam zrobić takie większe zakupy od razu, ale no, wróciłam do domu. I po dłuższym takim zastanowieniu stwierdziłam, że pojadę na takie normalne zakupy dzisiaj. Miałam to zrobić pod koniec tygodnia, ale z tego względu, że idę do pracy, no to po prostu nie będzie mi się chciało i no po prostu jadę dzisiaj. Oczywiście miałabym czas na jakieś te zakupy, ale wolę ten czas oczywiście przeznaczyć na coś innego i no póki mam dzisiejszy dzień taki luźniejszy, to wolę dzisiaj jechać na te zakupy. Bo pod koniec tygodnia tak naprawdę to nie wiadomo, jak będzie. Może być też tak, że nie będę miała w ogóle czasu i zostanę bez zakupów na weekend. Oczywiście poradziłabym sobie, bo jakieś te zapasy mam i nie byłoby tragedii, ale zapasami niech sobie tam leżą. A ja wolę sobie kupić po prostu coś, na co będę miała w danym momencie ochotę, prawda? No bo no na tym życie polega, nie polega na tym, żeby katować się tym, czego nie chcemy. Po prostu no, powinniśmy sobie robić jakieś przyjemności, nawet w postaci gotowania tego, co lubimy. Dostałam właśnie teraz wiadomość, przyszła mi wiadomość i tak zerkam, tak. O ile w domu zimno, to znaczy zimno, chłodno, to na dworzu w samochodzie myślałam, że się po prostu ugotuję, musiałam się przebrać. No ale dobra, wreszcie jestem w sklepie, kopytka, zupki, koncentrat na zupę pomidorową, lody oczywiście. Poprzednie mi się już skończyły, więc czas na uzupełnienie zamrażalnika. I tak właśnie się zastanawiam, czy te truskawkowe. Truskawkowe, wiecie co, zdecyduję się jednak na te truskawkowe. Jakoś tak kuszą. Tutaj jeszcze dostępne są te, które wcześniej kupowałam. One są bardzo dobre. No ale okej. Truskawka. Tituśka! Titunia! I taka na łóżko pójdziesz, tak? Na łóżko, prosto. Prosto na łóżko. Cio? No jakby nie inaczej. Co? Titka. Idziesz do domku? Czy się będziesz tutaj dalej kręcić? Co? No chodź. Idziesz? Co? Tituśka.
Ja wszystko oczywiście rozumiem, ale nie mogę zrozumieć tylko tego, dlaczego jak jest mała poszwa na kołdrę, poszewka ta, wiecie, na kołdrę, przeważnie dołączane są dwie na poduszkę. Kto tak śpi? Nie wiem. Ja sobie naprawdę tego nie wyobrażam i zawsze nie wiem, co właśnie z tą jedną zrobić. Zawsze wrzucam do szafy i ona tak leży i zawsze korzystam tylko, prawda, z jednej. Rzadko się zdarza, żebym, chyba że rzeczywiście coś tam, wiecie, nie wiem, ubrudzę, jak jem w łóżku albo, no nie wiem, no w każdym razie u mnie to przeważnie jest tak, że jedna leży po prostu w szafie. Wyjęłam właśnie teraz z opakowania i tak sobie przeglądam, jak ona wygląda. No powiem Wam, że już nie mogę doczekać się, jak ją założę. No fajna. No powiem Wam, że bardzo, bardzo mi się podoba. Ok. Naprawdę mi się podoba. Jakby były w jasno-beżowe. Jakby była w jasno, jakby była w jasno-beżowe kropki, to by była też ładna, nie? Muszę koniecznie zerknąć na tą stronę. No fajna. Bawełna taka przyjemna. Milusia. Myślę, że fajny gatunek, wiecie? Czasami to... Wiecie, ja tak za bardzo nie znam się na materiałach, ale niektóre to pod ręką powinna się fajnie prasować i szybko, bo ten materiał taki jest, no, taki przyjemny w dotyku. No powiem Wam, że dzisiaj to będzie mi się, no dzisiaj to nie, pewnie, bo już jest późno i nie zdąży mi to wyschnąć jutro. Jutro pewnie będzie mi się super pod tym spało. Dobra. Zabieram. Idę, wstawiam pranie. I oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie przetestowała tych lodów na kanale. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa smaku. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Jak pamiętacie, jakiś czas temu kupowałam z tej samej firmy popcornowe. Są jeszcze dostępne w Biedronce. Jeszcze był jeden smak, tylko właśnie tego drugiego smaku nie pamiętam za bardzo. Ja zdecydowałam się na truskawkę. Chcę Wam jeszcze tylko zwrócić uwagę na piękne opakowanie. No po prostu mega. Tamto popcornowe też bardzo mi się podobało. No dobra, kochani, nie przedłużajmy, otwieramy. Zobaczymy najpierw, jak wyglądają w środku. Czekajcie. Są to lody z takimi piankami. Tak słabo truskawką pachnie, ale na wierzchu jest jakaś taka, nie wiem, polewa truskawkowa. Marmolada. Dobra, kochani, próbujemy. Wiecie co? Jednak tamte karmelowo popcornowe były zdecydowanie lepsze. Te też nie są złe. Bardzo fajne są te pianki na wierzchu, natomiast szczerze, jakbym miała kupić jeszcze raz, to bym wolała te popcornowe. Ale okej, nie są znowu takie, wiecie, złe. Damy radę. Natomiast, no tak jak mówię, jakbym miała jeszcze raz kupić, to bym kupiła po prostu tą te drugie opakowanie popcornowe. Nie wiem,
jak ten drugi smak, ten drugi smak, ale dobra, dobra, koniec testów, nie będziemy tutaj się, nie, dobra, tragedia te lody. No może nie tragedia, ale spodziewałam się lepszego smaku. Tam, gdzie jedzenie, tam oczywiście kot. Robię, kochani, hamburgery, takie zwykłe, nic specjalnego. Jak to mówią, że jestem tym wymyślony. Dzisiaj, kochani, zapraszam Was na... mierzymy. Mierzymy. Miała być sukienka. Oczywiście zapomniałam całkowicie o tej niebieskiej, ale dobra. Dobra, dzisiaj, kochani, przepiękna kreacja w groszki. No zobaczcie, jak się prezentuje. No na mnie wygląda po prostu rewelacyjnie. Taka troszeczkę, wiecie, oversize'owa, no po prostu przepiękna. To jest oczywiście kreacja znanego polskiego projektanta z Radomia oczywiście. Fiknę i tyle z tego po prostu będzie. Dobra, kochani, nic z tego nie będzie, z tego pokazu. Nic nie widzę normalnie. Ajajaj. Dobra. Dobra. Jestem. A! Jeszcze się fajnie. Także, kochani, przepiękna kreacja polskiego projektanta. No, tak wygląda. Przepiękna. Nie, no dobra. Nie, bo rzeczywiście spadnę. I ściągam to. Wystawiłam pranie na dwór pół godziny. Więcej to chyba nie schło. I jest już wszystko suchutkie, także naprawdę bardzo się cieszę, bo no dzisiaj będę jednak spała pod nową pościelą. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Naprawdę... Kurczę, dobrze, że spojrzałam na tą wystawę, bo tak to bym przeszła, poszła i nic z tego by po prostu nie było. Skończę prasować, mam jeszcze tam kilka rzeczy, jakieś tam bluzy, bluzki i chyba jedną koszulę. To wszystko dzisiaj wyprasuję. Jutro kolejna tura, bo tam mam już w korytarzu rozwieszone nowe pranie i koniecznie muszę się wziąć, bo Paweł mi tutaj powiesił ten zegar. Ja tak się zbierałam i w końcu to nie wiedziałam gdzie i przyjechał, powiesił mi. Jeszcze tylko muszę włożyć baterię, bo nie ma baterii. Mam na dole kupione, także tutaj to akurat nie ma problemu, muszę poprawić to. Leżałam sobie, także troszeczkę jest nieporządek. No dobra, kochani, ja biorę się dalej za prasowanie. Myślę, że zajmie mi to może dłużej niż 10 minut. Nie będę tutaj prasować. Zostało mi dosłownie kilka tylko rzeczy i zakładam nowiuśką pościel na moją kołdrę i na moją poduszkę. Ja powiem Wam, że naprawdę mi się podoba. Super, super to wygląda. Tylko, żeby nie były one takie drogie. No bo jednak stówka, no to drogo, prawda? Kiedyś pamiętam, kupiło się za 30, czy tam za 50 to było. O kurczę, co to jest? A teraz stówka. Ale powiem Wam, że naprawdę bardzo fajna, fajny materiał, fajna bawełna i ogólnie ta pościel kojarzy mi się z taką babciną, wykrochmaloną. Krochmalicie w ogóle jeszcze pościel? Kurczę, do Magla się chyba dawało, tak? Jest w ogóle jeszcze? Funkcjonuje jeszcze takie coś? Bo powiem Wam, że nie wiem nawet, naprawdę, naprawdę nie wiem. No ale dobra, kochani, ja tutaj gadu, biorę się dalej za prasowanie, bo mnie noc zastanie
i nic tak naprawdę z tego nie będzie. Bateria już założona, także zegar działa. Muszę koniecznie od razu zawiesić ten zegar na ścianie, bo schodzę na dół i chyba już dzisiaj tutaj nie powrócę. Właśnie tak patrzę, co tam na tej podłodze jest. Pilot spadł widocznie. Zabieram pościel ze sobą. Ja dzisiaj, kochani, śpię na dole. Robię sobie taki seans filmowy, jakieś horrory, może jakąś komedię obejrzę. No w każdym razie popcorn już mam naszykowany, także mam nadzieję, że spędzę ten wieczór bardzo fajnie. I mam nadzieję, że prześpię całą noc. Nie budząc się, mam nadzieję, że nie będę się bała, bo różnie to właśnie jest z tymi filmami. No, oglądam się horrorów, a potem, wiecie, nie śpię w nocy, albo się budzę, albo coś tam. Także ja, kochani, biorę się za... Od razu powieszę ten zegar i będę miała tak naprawdę z głowy. Cyk, 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 zegar powieszony. Ja, kochani, biorę pościel. Muszę też wziąć ładowarkę i idę, kochani, na dół.